Aloha! Witam serdecznie, Bogusław Szedny, architekt szczęśliwego życia. Kochani, właśnie postanowiłem, żeby wystąpić na żywo. Coś mi się tu włączyło, nie wiem, czy działa. W każdym bądź razie, od wczoraj czuję tak dużo pozytywnej energii, no i stwierdziłem, że tym chcę się podzielić z wami. I przede wszystkim, nie wiem, z czego to się bierze, ale to myślę nie ma większego znaczenia, dlatego że radość, którą czuję tu i teraz, jest myślę istotniejsza niż powód, skąd się wzięła. Natomiast przy okazji chciałbym podziękować za wczorajsze wystąpienie, które miałem przyjemność poprowadzić na temat taką prelekcję podróżniczą o Hawajach w Łodzi, gdzie jeszcze cały czas jestem. No i bardzo wielkie podziękowania dla Marcina, organizatora tych spotkań, którego miałem przyjemność wczoraj poznać osobiście i no i też podziękować chciałem Ci, Marcin, za zorganizowanie tego spotkania. No i wszystkim uczestnikom, których się pojawiło bardzo dużo, aż byłem mile zaskoczony, że cała sala była pełna, myślę, że 60-70 osób się pojawiło, więc dziękuję Wam serdecznie. No i tą pozytywną energią chciałbym się podzielić, ale również takim przemyśleniem nad życiem, które być może nie będzie nowością, ale bardziej myślę przypomnieniem, że czasem w życiu zdarzają nam się trudne chwile, że czasem w życiu zdarza się tak, że gdzieś upadniemy, że coś się wydarzy trudnego, że te przeciwności losu mniej lub bardziej każdy z nas doświadcza. I w życiu zrozumiałem, żeby nie poddawać się chwilowym rzeczom, które są trudne w danym momencie, ale zaufać, że cokolwiek się dzieje trudnego jest po coś, że jest w tym jakaś mądrość, że jest jakaś w tym lekcja. A z drugiej strony mieć świadomość taką, że jeżeli jesteśmy gdzieś na samym dole, to potem idziemy do góry i jakkolwiek trudne nasze były chwile w życiu, to po jakimś czasie one minęły, tak? I że powróciła lekkość. Oczywiście każdy to może doświadczać na swój unikalny sposób, ale ja przynajmniej obserwując swoje życie, to jest taka sinusoida, że raz idzie w górę, a raz w dół. I chodzi o to, żeby być uważnym i świadomym, kiedy jesteśmy w dołku, kiedy jest coś trudnego. I nie wpadać w panikę, nie stresować się za bardzo, starać się bardziej, Boże, zwolnić albo zrelaksować i pozwolić, żeby życie poprowadziło nas dalej w tą pozytywną, lekką stronę. No i takiej energii jak dzisiaj mam w sobie, to życzę każdemu i ślę do Was jak najwięcej lekkości i radości. I no niech ta miłość, lekkość, radość, szczęście płynie do Was, ale nie ode mnie nawet nie, niech płynie nie ode mnie, tylko niech płynie od Was, z Waszych serc. O, niech taka będzie intencja. Żeby każdy mógł się tą pozytywną energią sam naładować, żeby nie potrzebował zewnętrznych osób, nie wiem, konceptów czy jakkolwiek. Witaj Justyna, witaj Paweł, witam, miło, że dołączyliście. No, to chyba nie będę się więcej rozgadywał. Takie przypomnienie po prostu, że cieszmy się, jeżeli są dobre chwile. Nie zastanawiajmy się, że potem może być ciężko, tylko po prostu doświadczajmy tego z pełną otwartością i radością. A jeżeli coś się dzieje trudniejszego, to po prostu bądźmy tego świadomi, że taki jest okres i że to minie. Że wszystkie problemy tak zwane, czy różne przeciwności losu mijają i znowu możemy wrócić do tej lekkości i cieszenia się życiem swoim. I dzielenia się tą radością z innymi też, bo to jeżeli się dzielimy tym z innymi, to też zarówno druga strona korzysta, jak i my sami. Także
Cóż, wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam z Łodzi. Tak tutaj w takich pięknych okolicznościach przyrody. Też nie przyrody, ale ładnie tutaj. No dobrze, to wszystkiego dobrego i do... Wszystkiego dobrego i do następnego. Na razie, pa, pa.